Do demokracji bezpośredniej można podchodzić od przeróżnych stron. Dzisiaj od tej strony teorii, ale z praktykiem będę rozmawiała z Łukaszem Zakrzewskim, radnym z Giżycka, a także jedynką z list bezpartyjnych samorządowców z tamtego okręgu. Dzień dobry. Dzień dobry pani, witam państwa bardzo serdecznie. Właśnie wokół demokracji bezpośredniej na kanale Lub Bezpośrednio wiele rozmawialiśmy bardzo szeroko o demokracji bezpośredniej, między innymi o ordynacji wyborczej do Sejmu, do Senatu, zwłaszcza jakby w kontekście wyborów parlamentarnych, które za nami. Przed nami kolejne wybory do samorządów i do parlamentu, ale tym razem europejskiego, ale myślę, że wciąż właśnie na kanale nie wyczerpaliśmy w pełni tematu. Chciałam tutaj zagadać o tworzenie list partyjnych, o to, jak właśnie one wyglądają. Bo może tak najpierw jakoś bardziej ogólnie. Wiem, że podczas wyborów można zarejestrować listę. Do tego jest oczywiście potrzebne wypełnienie minimum liczby kandydatów. Ta minimalna liczba kandydatów to jest liczba posłów, posłanek z danego okręgu, maksymalna dwukrotność tej liczby. Czy w ogóle łatwo jest wypełnić taką listę? Jak taka procedura tworzenia listy wygląda? W ostatnich wyborach do Sejmu miałem przyjemność być koordynatorem jednego z ogólnopolskich komitetów wyborczych w okręgu wyborczym numer 35 do Sejmu, siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie. Jako osoba zgłaszająca listę zgłosiłem w imieniu swojego komitetu listę 20 kandydatów Sejmu. Muszę przyznać, że znalezienie chęty do kandydowania, czyli skorzystania z biernego prawa wyborczego, nie jest wcale zadaniem prostym. Znalezienie jednej chętnej osoby do kandydowania do Sejmu poprzedziło u mnie około 20 rozmów z potencjalnymi kandydatami, które zakończyły się odmową. Na pewno wpływ na to miało mała rozpoznawalność mojego środowiska politycznego wśród Polaków i brak uwzględnienia go w sondażach wyborczych. Pokazuje to jednak mimo wszystko bardzo dużą niechęć naszych rodaków do korzystania z biernego prawa wyborczego zapisanego w konstytucji naszego kraju. W takim razie myślę, że wiemy, jak tutaj ta odmowa na pewno jest dosyć przerażająca, może powalająca, bo raczej też jak myślimy, proponujemy komuś kandydowanie, myślimy o tym, to zakładamy, że to są osoby, które są w jakiś sposób czynnie zaangażowane w takim razie w tworzenie już gdzieś lokalnej polityki, to obojętnie, czy z tej strony na przykład radnych, czy ze strony po prostu aktywistów, którzy też w jakiś sposób ten polityczny świat tworzą. Komu w takim razie te propozycje były składane? Czy to właśnie takim osobom, które są już zaangażowane i mimo to one nie chciały zrobić tego kolejnego kroku, żeby pójść dalej? Jak to wyglądało? Moim takim targetem były przede wszystkim sołtysi i radni, którzy są najbliżej swoich mieszkańców, najbliżej swoich bliżej potrzeb tych mieszkańców, których próbują je realizować. Mimo to miałem jakiś dziwny opór wobec chęci kandydowania tych osób do Sejmu. Nic na to nie mogę poradzić, ale jednak ostatecznie udało mi się zebrać tych 20 kandydatów do Sejmu i wystawić listę. W takim razie jakby to też myślę, że wiele mówi o tym, jak wygląda polska demokracja. Na pewno łatwiej jest też zebrać takie listy w momencie, w którym mamy rozbudowane szeroko struktury partyjne, kiedy wiemy, że w przypadku takich partii, które istnieją od kilkunastu czy nawet od kilkudziesięciu lat, jak PO, PiS czy PSL, tych chętnych będzie więcej. Też w przypadku tych partii, ale pewnie nie tylko, dużo w czasie wyborów zależy od pełnomocnika wyborczego. Kim w ogóle jest taki pełnomocnik wyborczy? Jak wygląda już z jego perspektywy też tworzenie list partyjnych, tworzenie komitetu? Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego zostaje powołany w zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego, jaki komitety przedstawiają właściwemu organowi wyborczemu. Nie znam szczególnych wymogów, jakie musi spełnić pełnomocnik wyborczy poza posiadaniem polskiego obywatelstwa czy numeru PESEL. Znaczy, że mogę tu się mylić, ale naprawdę innych wymogów nie znam.
Podstawową funkcją pełnomocnika jest zgłaszanie kandydatów w wyborach oraz kandydatów na członków komisji obwodowych, których liczy się głosy. Może to robić samodzielnie lub poprzez osoby upoważnione przez niego. Pełnomocnika wyborczego formalnie można nawet nazwać szefem całego komitetu. Pozwalam sobie na takie określenie ze względu na to, że to on albo osoby przez niego upoważnione w poszczególnych okręgach wyborczych są ostatnią osobą w procesie wyborczym, które decydują o wyglądzie list wyborczych w naszym kraju. Jako osoba znająca proces tworzenia list wyborczych w Polsce od kuluarów, pozwolę sobie nawet na tezę, że to właśnie pełnomocnicy wyborczy decydują, kto ostatecznie rządzi Polską. Mocna teza, ale chcę podkreślić, że to właśnie pełnomocnicy wyborczy lub osoby przez nich upoważnione w okręgach wyborczych, zgodnie z kodeksem wyborczym, jako jedyni mają prawo do zgłaszania kandydatów do polskiego parlamentu. Pełnomocnik wyborczy lub osoba przez nie upoważniona ma prawo na przykład czekać ze zgłoszeniem listy kandydatów do ostatniego momentu przed upływem terminu zgłoszenia list. I przysłowiowo za 5-12 zmienić listę kandydatów poprzez zmianę kolejności kandydatów, czy nawet wykreśleniem i dodaniem nowych nazwisk na tej liście. Ma takie prawo zapisane w kodeksie wyborczym i z formalnego punktu widzenia nic nie można mu zrobić, gdyby zechciał na tego typu zagrywki. I z tego powodu chciałbym uzupełnić debatę na temat poprawy systemu wyborczego w Polsce o temat pełnomocnika wyborczego, czy też w ogóle demokratyzacji procesu wyłaniania list wyborczych w Polsce. Instytut Demokracji Bezpośredniej proponuje trzy systemy wyborcze, które miałyby urealnić indywidualne prawo, bierne prawo wyborcze, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, system mieszany oraz system głosu przechodniego STV. Boję się, że ich teoretyczne pozytywne skutki mogą się nie spełnić wobec realnej władzy pełnomocników wyborczych w zakresie ustalania ostatecznych kandydatów do parlamentu. Bo jeżeli nie zmienimy roli pełnomocników wyborczych w systemie wyborczym, oni niestety nadal według własnego poglądu, uznaniowo, będą decydować, kto będzie miał prawo w ogóle kandydować do polskiego parlamentu. Były pomysły w Polsce jakichś form praw wyborów, kandydatów do polskiego parlamentu, były pomysły, ale zwrócę uwagę, że jej wyniki w obecnym ustroju prawnym kompletnie nie wiążą pełnomocników wyborczych. Przepraszam, że nie proponuję konstruktywnych rozwiązań, ale poprzez podjęcie tematu publicznie może ktoś wpadnie na rozsądne rozwiązanie tej kwestii. Wiemy już zatem, jak jakby to wygląda. Myślę, że to bardzo cenna informacja, bo raczej przeciętny obywatel, wyborca nie zdaje sobie sprawy z tego, kto tak naprawdę układa te listy i jak może jakby w praktyce wyglądać władza konkretnie jednej osoby, a jednak zdecydowana liczba tych komitetów to nie komitety wyborcze wyborców, ale właśnie komitety partyjne. Dziękuję tutaj za odpowiedź. Czy to ma jakieś negatywne w takim razie konsekwencje? Czy to układanie list wyborczych obniża słabości takiego naszego politycznego systemu? Czy jest to bardziej jakoś powszechne na świecie? Jak wygląda to tworzenie list partyjnych? Jak wygląda tworzenie komitetu? Czy kolejność na liście wyborczej jest decydująca właśnie już potem w perspektywie wyborów? No wiemy, że w przypadku JOW-ów do Senatu nie ma to znaczenia, bo nie mamy jakby tutaj tej listy w taki sposób, ale te jedynki sławne z wyborów do Sejmu, czy to zostanie jedynką, już daje też jakiś plus? Czy system wyborczy i praktyka układania list wpływa na demokrację? To jest bardzo trudne pytanie, gdyż chcę zwrócić uwagę, że jeśli weźmiemy pod uwagę poziom frekwencji w ostatnich wyborach do polskiego parlamentu, to można by powiedzieć, że z polską demokracją nigdy nie było lepiej. Jednak zadaje pani to pytanie świadczące, że jednak coś jest nie tak. Niestety, ale wieloletnia partyjna praktyka układania list przyniosła swój efekt w postaci wyłaniania reprezentantów, którzy wedle bardzo dobrze znanej zasady dzieli rządź, spłaszczyli debatę polityczną do wojny plemiennej i skrajnej polaryzacji poglądów społecznych w Polsce. Formalnego punktu widzenia, zgodnie z kodeksem wyborczym, aby utworzyć listę kandydatów
wyborach należy zebrać odpowiednią liczbę kandydatów oraz podpisów wymaganych w danym okręgu. W wyborach do Sejmu jest to przeważnie kilkunastu kandydatów i 5000 podpisów. W przypadku wyborów do Senatu to jeden kandydat oraz 2000 podpisów. Wymaga to bardzo dużej pracy organizacyjnej i wielu miesięcy przygotowań. Proces ten poprzedza polityczny etap tworzenia list wyborczych. Polityczny etap tworzenia list partyjnych jest na pewno różny w zależności od przyjętego systemu w danej partii i od liczby chętnych do kandydowania z danej listy. Ja mogę wiarygodnie powiedzieć, jak wyglądało układanie list wyborczych jedynie w przypadku mojego komitetu wyborczego, który w zasadzie też był partyjny. Jako osoba posiadająca upoważnienie pełnomocnika wyborczego do zgłaszania kandydatów w wyborach parlamentarnych w Polsce, w imieniu mojego komitetu wyborczego miałem decydujący wpływ na dobór kandydatów w tych wyborach. To właśnie ta duża polityczna niezależność od partyjnej centrali mojego komitetu zachęciła mnie do współpracy z nią. Nie wiem, jak dokładnie wygląda to w innych komitetach partyjnych, ale obserwacje, jakie osoby pojawiają się na listach wyborczych w poszczególnych wyborach, wygląda na to, że decydujące są bliskie kontakty z centralą partyjną. A co do kolejności na liście wyborczej i efektu na wynik wyborczy czy uzyskanie mandatu, to ona jest na pewno decydująca. Im wyższe miejsce na liście, to statystycznie jednak większa szansa na uzyskanie mandatu posła. Szczególnym miejscem są też ostatnie miejsca, które dla wielu posłów w historii już dały te mandaty. Oczywiście są znane przypadki, gdy osoby z pierwszych miejsc na liście nie otrzymały mandatu, ale tego typu przypadki zawsze są bardzo dużym zaskoczeniem. O, przepraszam. Myślałam, że kichnę. Dziękuję za odpowiedź. Też te wybory jakby ostatnie pokazały, że jednak mimo wszystko mamy do czynienia z taką promocją tej jedynki, z tego, że premium właściwie, że właśnie osoby częściej głosują na pierwszą osobę na liście, chociaż statystycznie, co ciekawe, w tym roku było więcej mijanek, czyli więcej osób z drugiej czy z trzeciej pozycji na liście, albo z dalszej nawet, wyprzedziło osobę pierwszą w liczbie głosów. To i tak się nie zdarza często, ale jednak w małym chociaż stopniu ta tendencja rosnąca jest, co też może wskazywać, że te wybory były bardziej wyborami świadomych obywateli niż jeszcze poprzednie. Ciekawe, jak będzie to wyglądało dalej, bo to też jednak jest dosyć świeża kwestia i wciąż jakby w skali kraju to wcale nie jest dużo przypadków. Wracając właśnie do tematu tych samych wyborów, jak system wyborczy, jak praktyka układania list wpływa w ogóle na demokrację? Czy to układanie list jest sprzeczne z ideą demokracji, czy jednak to się jakoś pokrywa? Tak jak parę minut temu wspominałem, mamy wieloletnią praktykę w obecnej polskiej demokracji układania list wyborczych według partyjnego uznania. Obawiam się, że nasi współobywatele, nasi rodacy pomału się zaczęli przyzwyczajać do tego systemu i nawet nie wykazują protestów wobec takich praktyk. Frekwencja w ostatnich wyborach świadczy o tym, że jest jakaś akceptacja dla tego procederu. Niemniej ja nie zamierzam tego akceptować. I będę promować różne rodzaje formy demokratyzacji wyłaniania list wyborczych, też wyłaniania kandydatów. Stąd dzisiejsza moja propozycja zwrócenia uwagi na rolę pełnomocnika wyborczego w całym systemie, próby znalezienia rozwiązania tego problemu, jakim jest jego władza w czasie całym procesie wyborczym. No to ta rola, tak jak właśnie też Pan mówi, ona jest na pewno bardzo duża. Cieszę się, że poruszyliśmy kolejny aspekt wyborów do parlamentu w przypadku właśnie wyborów, które już były. To też może być pomocne w przypadku kolejnych jakby wyborów. Na pewno znanie tego, jak funkcjonują mechanizmy demokracji, wpływa właśnie na naszą świadomość w ogóle całości jakby funkcjonowania kraju, tego systemu, ustroju, w którym żyjemy.
Bycie pełnomocnikiem wyborczym to nie jedyna rola, którą pełnił pan w ostatnim czasie. Tak naprawdę cały czas jest pan radnym miasta Giżycka. Jak zaczęła się pana historia właśnie z Giżyckiem i jakie są pana priorytety w lokalnej działalności? Co jest pana celem jako radnego? Moim priorytetem mojej działalności jako radny jest bycie cały czas do dyspozycji swoich mieszkańców. W jaki sposób można być w takiej dyspozycji? Bardzo oddaję mój ulubiony artykuł 23 ustawy o samorządzie gminy, który stanowi, iż radny powinien skierować się do obrony wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stały więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia. Nie jest jednak związany z instrukcjami wyborców. Przy każdej interpelacji, jaką składam do burmistrza, zawsze podaję tą podstawę prawną, by pokazać, w jaki sposób traktuję mieszkańców. No to też na pewno bardzo cenne. Wiemy, że bycie jakby radnym to jest element demokracji przedstawicielskiej. Czy jednak w jakiś sposób mogą działać mieszkańcy Giżycka bezpośrednio z pana pomocą? Jak wygląda taka demokracja bezpośrednia w Giżycku? Podstawowymi instrumentami demokracji bezpośredniej, jakie mają do dyspozycji mieszkańcy Giżycka, jak też innych gmin w Polsce, są oczywiście zapisane na konstytucji naszego kraju. Wnioski, petycje oraz skargi, jakie można składać do każdego urzędu w Polsce. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy, mieszkańcy gmin mogą również wystąpić z obywatelską inicjatywą ustawodawczą. Przepraszam, uchwałodawczą. Uchwałodawczą. Za bardzo istotną formę bezpośredniej aktywności obywateli uważam uczestniczenie w konsultacjach społecznych, jakie organizują urzędy w Polsce. Wyróżnię tu szczególnie konsultacje społeczne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które bardzo mocno wpływają na wygląd naszego otoczenia, w którym mieszkamy. Wielu gminach funkcjonują również budżety obywatelskie, które umożliwiają realizować zadania pomijane przez polityków corocznych budżetów gmin. Do bezpośrednich form aktywności obywatelskiej w gminie zaliczyłbym również możliwość osobistego uczestniczenia w obradach rad gmin. Mieszkańcy gmin w Polsce mają nawet zagwarantowaną możliwość swobodnej wypowiedzi podczas corocznej debaty nad raportem o stanie gminy. Jednym właśnie z narzędzi demokracji bezpośredniej, które można stosować w mieście, jest petycja. Pan tę petycję też stosuje i jako mieszkaniec, i jako radny. Kto może w ogóle napisać taką petycję? Kto ją musi podpisać? Jak zbierać podpisy? Omówmy sobie właśnie tutaj ten instrument demokracji bezpośredniej, jakim właśnie jest petycja. Przede wszystkim zainteresowaną tematyką odsyłam do lektury dość krótkiej ustawy o petycjach. Tam Państwo wszystkie szczegóły znajdą. Pokrótce je przedstawię. Petycje zgodnie z ustawą o petycjach może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, grupa tych podmiotów. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję. A jeśli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Podpisy można zbierać bezpośrednio od domu do domu oraz wykorzystać media społecznościowe, dzięki którym możemy nagłośnić temat i zwiększyć liczbę ostatecznie zebranych podpisów. Dziękuję za ten wstęp. Rzeczywiście tutaj można odesłać do ustawy, tych informacji technicznych o petycji można znaleźć jeszcze sporo. Jak właśnie wyglądało to tworzenie petycji przez pana? Czego one dotyczyły? Jak one były konstruowane? Co w takich petycjach się znajdowało? Petycja powinna przede wszystkim zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, czyli siebie lub osobę, w ramieniu których wnosimy petycję. Po drugie, wskazanie miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli podmioty wnoszące petycję jest grupa podmiotów petycji, należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów. Po trzecie,
oznaczyć adresata petycji. Do jakiego konkretnie urzędu, podmiotu publicznego składamy tę petycję. I po czwarte, ostateczny przedmiot petycji. O co nam chodzi? O co prosimy, o co wnosimy, co byśmy chcieli zmienić w naszej rzeczywistości. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być określona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Niestety jest taka też możliwość, że jeżeli urząd ma jakieś problemy, wystąpiły jakieś okoliczności, niezależne od niego, przy rozpatrywaniu petycji ma jednak prawo przedłużyć ten termin nawet o kolejne 3 miesiące. Więc nawet do 6 miesięcy możemy oczekiwać na odpowiedź na petycję. Czy jeśli chodzi o petycje, które Pan składał, to inspiracją dla nich były właśnie jakieś problemy, z którymi się zwrócili mieszkańcy Giżycka? Z jakimi problemami w ogóle się zwracają oni do Pana jako doradnego czy jako do lokalnego aktywisty? Muszę przyznać, że w ostatnich latach dominują sprawy związane z infrastrukturą techniczną. To są przede wszystkim remonty, prośby o remonty lub budowę chodników, dróg, parkingów dla samochodów, ustawienie jakichś ławeczek nawet, przejść dla pieszych, czy też montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego spowalniających ruch drogowych. Nie ukrywam, że to są obecnie najpilniejsze sprawy, których interesują mieszkańców mojego miasta. Czy petycja to w takim razie skuteczne narzędzie demokracji bezpośredniej? Zdecydowanie tak. W ciągu ostatnich 5 lat w moim mieście, mającym około 26 tysięcy mieszkańców, już dwukrotnie petycję, pod którą podpisało się ponad 1000 osób, zaznaczę, tutaj musi być ta jednak znacząca liczba, spowodowały zmianę decyzji obecnych władz miasta. Były głównym instrumentem skutecznego protestu społecznego. Akurat tematem tych protestów społecznych było wyzbywanie przez Urząd Miejski terenów cennych społecznie dla społeczności lokalnej. Mieszkańcy chcieli, by pewne tereny nie były zbywalne, by należały do społeczności lokalnej w postaci gminy. Wiemy, że w takim razie petycja... O, przepraszam. O. O, jeszcze moja końcówka choroby. Wiemy w takim razie, że petycja jest skuteczna, jeśli chodzi o zmienianie prawa. Czy petycja, poza byciem takim narzędziem demokracji bezpośredniej, ma także jakieś inne plusy, z których możemy sobie nie zdawać sprawy? To, co przychodzi mi do głowy, to takie marketingowe, takie budowanie na przykład swojej własnej marki osobistej, jeśli chodzi o osobę, która tworzy petycję. Dziękuję serdecznie za zwrócenie tej uwagi i zadania tego pytania. Gdyż od kilku lat próbuję promować w polskim internecie korzystanie z biernego prawa wyborczego w postaci instrukcji jak zostać radnym, którą udostępnię bezpłatnie każdemu chętnemu. Instrukcja ta jest oparta na efekcie, jakie daje petycja, po którą zbiera się bezpośrednio podpisy metodą door to door, od drzwi do drzwi. W miejscowościach wielkości powiedzmy do 30-40 tysięcy podobnych do mojej miejscowości można skutecznie się wypromować pod kątem przyszłych wyborów poprzez pukanie do drzwi potencjalnych wyborców z prośbą o podpisanie się za daną petycją. Jeżeli znajdziemy temat interesujący większą liczbę mieszkańców, bardzo chętnie podpiszą się oni za petycją w tym właśnie temacie. Zbiórka podpisów za petycję może realnie wpłynąć na rozwiązanie danej kwestii, ale również pozwala na osobisty kontakt z potencjalnym wyborcą oraz powoduje, że zostajemy zapamiętani jako społecznicy realnie działający na rzecz lokalnej społeczności. Zbiórka podpisów za petycją jest zatem doskonałą kampanią wizerunkową,
mogącą poprzedzić właściwą kampanię wyborczą w wyborach samorządowych. Taki aspekt, taki plus, którego sobie pewnie nie zdajemy sprawy na samym początku, kiedy właśnie prowadzimy jakąś lokalną aktywność, ale siłą rzeczy wtedy też nie tylko pewnie poprzez petycje siebie budujemy, na pewno warto zwrócić na to uwagę, bo tak jak Pan mówi, jest to też cenny aspekt, a taki marketing door to door jest też jednym z tych bardziej popularnych tak naprawdę i z tych takich pierwotnych, którymi najdłużej mamy do czynienia i jest też skuteczny. I tani. I tani, właśnie, właśnie, bo wymaga naszego zasobu czasowego, a już niekoniecznie tak. innych zasobów. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Tutaj poruszyliśmy szereg kwestii i tych technicznych i nietechnicznych, ale na pewno taka rozmowa o kwestiach teoretycznych, ale z praktykiem jest też bardzo cenna, bo pokazuje, jak właśnie w praktyce działa demokracja bezpośrednia i myślę, że może obnażyć różne aspekty, elementy, z których możemy sobie na samym początku nie zdawać sprawy. Na pewno. Bardzo się cieszę, że mogłem podzielić się swoimi spostrzeżeniami, swoimi doświadczeniami w pracy samorządowej, jak i też praca w komitetach ogólnopolskich. Serdecznie zapraszam Państwa do korzystania ze swojego biernego prawa wyborczego. Jeszcze będzie mnóstwo wyborów przed nami. Pamiętajmy, że do triumfu zła wystarczy to tyle, by dobrze ludzie nic nie robili. Nie pozostawiajmy możliwości działania tym ludziom, którzy niekoniecznie nas dobrze reprezentują. Dziękuję bardzo za rozmowę i myślę, że to jest bardzo słuszny apel, zwłaszcza, że przed nami wybory samorządowe za kilka miesięcy. Serdecznie dziękuję. A z Wami na kanale Lub Bezpośrednio żegna się Agata Kępa. Zachęcam do subskrybowania i oglądania innych filmów o demokracji bezpośredniej. A dzisiaj moim gościem był Łukasz Zakrzewski z Giżycka. No tutaj radny, aktywista, jak naprawdę osoba, która jest bardzo mocno zaangażowana w demokrację bezpośrednią z przeróżnych stron. Serdecznie dziękuję za gościnę na kanale. Dziękuję.